Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu. Tym razem spotkanie z panią Anną Kamińską. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Na wstępie przedstawię panią Annę, chociaż była u nas 2 lata temu i opowiadała o himalajstkach, ale jeżeli ktoś nie był, no to żeby tutaj rozświetlić trochę tę sylwetkę. Pani Anna jest dziennikarką, absolwentką polonistyki, współpracowała z Gazetą Wyborczą, z Gazetą Pani, z Wysokimi Obcasami, jest autorką książki Odnalezieni, biografii Simony Kossak, o której sobie dzisiaj powiemy, Białowieży szeptem i 2 biografii o himalajstwach Wandy i Haliny. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, świetnie. Ja zacznę może od tego, jak to się stało, bo jakby nasz projekt i to spotkanie, w którym dzisiaj uczestniczymy, jest właśnie pod hasłem Eko w rytmie natury i literatury, więc będziemy około tej ekologii i natury krążyć. Jak to się stało, że odnalazła Pani Simonę? Czy jakby była Pani najpierw w Białowieży i tam Pani o niej usłyszała, czy najpierw była Simona, a potem Białowieża i cała reszta? Muszę Panią rozczarować, to był zupełnie przypadek. Ja się ani nie trafiłam do Białowieży, ani się nie dowiedziałam o Simonie. To było także wydawnictwo literackie w Krakowie, które wydało te moje książki, zwróciło się do mnie z taką propozycją, czy nie chciałabym napisać o takiej kobiecie, która wyjechała z Krakowa z rodziny Kossaków do Puszczy Białowieskiej i tam spędziła resztę życia, bo to już było po śmierci Simony, kiedy ta propozycja przyszła. Dzień dobry. I okazało się, że ja dostałam taki wycinek krótki z prasowy z jakimś wywiadem i w tym wywiadzie w zasadzie to była tylko tak krótko zarysowana historia, że to jest opowieść Simony, to jest opowieść o takiej kobiecie, która wyjechała z Krakowa i miała zwierzęta różne na dziedzińce, czyli w takiej swojej leśniczówce w Puszczy Białowieskiej i było opisane, były zwierzęta, które były u Simony, czyli kruk, osioł, pawie chodzące po podwórku i była opisana Simona, która wyjechała z Krakowa. Ja tyle na początku wiedziałam tak jak powiedziałam, że Panią rozczaruję na początku, dlatego że ja się wtedy ani nie interesowałam zwierzętami, ani specjalnie przyrodą, ani jakby biologia to nie był nigdy mój konik i to było tak, że po prostu ja się bardzo długo wahałam, czy się tym tematem zajmować. A co takiego właśnie ujęło Panią w tej sylwetce, że zgodziła się Pani na to, żeby tą biografię napisać, tym bardziej, że z tej opowieści Pani wynika, że ludzie nie bardzo chętni byli do rozmowy o Simonie. I właśnie to mnie ujęło. To znaczy ujęła mnie taka tajemnica w jej opowieści o niej i takie pytania, na które te osoby, z którymi ja zaczynałam rozmawiać, no nie udzieliły mi odpowiedzi. To znaczy, dlaczego ona zostawiła takie wygodne, wydawałoby się, życie w Krakowie i postanowiła żyć w chacie drewnianej, zbudowanej przed wojną w latach 30. na drugim końcu Polski zupełnie niż to rodzinne miejsce i dlaczego w tak surowych i bardzo trudnych warunkach Simona dojeżdżała do instytutu, w którym pracowała w Białowieży, ponieważ tam dostała pracę i dlatego tam się znalazła i dlatego pojechała. Ale do tego instytutu, w którym pracowała, 6 km jeździła przez puszczę i już znam takie opowieści, że jeździła, miała i nóż w samochodzie, najpierw to w ogóle jeździła motocyklem, motorowerem, najpierw rowerem, w ogóle no, różnymi pojazdami się przez tę puszczę przedzierała. I wiedziałam, że i jakąś małą siekierkę ze sobą wozi, i nóż, dlaczego, to było takie pytanie, dlaczego kobieta z tej rodziny Kossaków zdecydowała się żyć w tak bardzo surowych warunkach bez prądu w tym domu, bez bieżącej wody, dojeżdżać o każdej porze roku do miejsca pracy i skąd w ogóle pomysł na takie życie? Jakby i oczywiście ta moja opowieść, to nie jest opowieść tylko o kobiecie, która wyjechała z Krakowa i miała zwierzęta, ja nie opisuję tych zwierząt, tylko opisuję, no starałam się taki zarysować portret psychologiczny i pokazać, że te decyzje były spowodowane i różnymi rozczarowaniami i różnymi
takimi sytuacjami, zawodami różnego typu, generalnie takim zawodem, w ogóle chyba gatunkiem ludzkim też, tak można powiedzieć najogólniej, i tym, czego doświadczyła od ludzi. I to, ta tajemnica i te pytania, na które ja chciałam znaleźć odpowiedź, to było coś takiego, co mnie spowodowało, że popchnęło, że ta praca poszła do przodu. Ale jeszcze był też taki moment piękny, jak tak pani pyta o to miejsce i o tą Białowieżę, był taki moment, że ja po prostu tak wahając się i stawiając takie pierwsze kroki w tej swojej pracy i przymierzając się do tej książki, ale z drugiej strony tak z taką małą ochotą, mimo że z Krakowem rozmawiałam i umowę podpisaliśmy, to gdzieś tam robiąc taki research, ja trafiłam po prostu do chaty jednego z ekologów żyjących w Białowieży, już nie żyjącego człowieka, i on mnie ujął jakimś takim i wewnętrznym spokojem, i taką opowieścią bardzo wyważoną o Simonie Kossak. W zasadzie tak cieszę się, że do niego trafiłam do domu i do... akurat do takiego człowieka, który kochał puszczę i kochał las. I pamiętam, że w tej naszej pierwszej rozmowie padły takie zdania, że puszcza jest wspaniała, bo ja mówiłam, że byłam w Bieszczadach, byłam w Tatrach i że bardzo lubię być w dzikiej przyrodzie, ale no, puszczy nie znam białowieskiej zupełnie, i poza jednym spacerem to w zasadzie nie mogę powiedzieć w ogóle, że byłam w puszczy, nie byłam w rezerwacie. I on mnie wtedy tak ogromnie zainteresował takim swoim podejściem do przyrody i no, zobaczyłam takiego człowieka, który jest absolutnie tak wtopiony w to miejsce, w którym żyje, i z takim ogromnym szacunkiem opowiada o tym miejscu, a jednocześnie też opowiada z szacunkiem o Simonie, ale nie unikając jednak takiego opowiadania też o jej wadach, czy o takich rzeczach, o które się spierali wspólnie. I myślę, że byłam pod ogromnym urokiem też tego spotkania. I w ogóle wydaje mi się, że nie tylko te dwie książki, ale też inne powstają bardzo często z takiego powodu, że ja jakąś taką dostaję dobrą energię od ludzi, którzy bardziej chyba wierzą w to, że ja to w końcu napiszę, czy coś z tym zrobię, niż ja wtedy jestem w stanie jeszcze w to uwierzyć. I to był przykład takiego bardzo dobrego spotkania, które było na pewno przełomowe wtedy w tej pracy. Oczywiście potem było mnóstwo kryzysów i mnóstwo takich spotkań, z którymi ja byłam sama rozczarowana. I mnóstwo było takich ludzi, którzy wręcz tą energię ode mnie mi zabierali dobrą, i miałam, myślałam sobie, że to jest trudne i że może nie dam rady i że może nie warto, ale wtedy to było bardzo dobre spotkanie. Ono się wydarzyło bardzo wcześnie, jak ja tą pracę rozpoczęłam, dostałam wtedy kontakty do innych osób. No i później to jest tak, że jak już nawiążemy dobre kontakty z rozmówcą i on poleca nas komuś do rozmowy, czy daje numery telefonów, to jest taka reakcja po prostu kuli śnieżnej i taki łańcuszek, i się chodzi od człowieka do człowieka i rusza taki, ja bym powiedziała, proces reporterski, czyli taki proces, kiedy zdobywamy informacje, kiedy chodzimy, kiedy się nasycamy tym, co po drodze oglądamy. Ja się oczywiście tą Białowieżą nasycałam i tymi spotkaniami z ludźmi. I... A jaka była pora roku, kiedy pani do Białowieży pierwszy to raz? To była wiosna. Yes. To była wiosna i to nie była ładna wiosna. Mm-hmm. To był jakiś taki pochmurny dzień. Pamiętam, że szłam też z jednym z moich rozmówców, Tomaszem Niechodą, który mierzy dęby i w ogóle drzewa w Puszczy Białowieskiej, ponieważ poprosiłam go, żeby mnie zaprowadził do dęby Simony Kossak i chciałam ten dom zobaczyć. I podjechaliśmy w to miejsce, potem trzeba było się przespacerować i szliśmy, było mokro, bardzo mokro w lesie, więc to był taki marzec. Taka nieciekawa pora roku. Widziałam puszczę już i w słońcu, i potem i pod czapami śniegu, i zdecydowanie taka wczesna wiosna z taką klapą to nie jest taki najlepszy chyba moment, żeby puszczę oglądać. No ale w środku, w domu, to tego samego dnia się spotkałam właśnie, odbyłam taką rozmowę w tym drewnianym domu, takim tradycyjnej chacie białowieskiej. To mimo tej niesprzyjającej aury za oknem, to spotkanie było bardzo udane. Pytam o to dlatego, że Simona też trafiła do puszczy jesienią, więc kiedy ona też nie była zbyt piękna, była taka mroczna, ogołocona z liści. I też ten klimat chyba tutaj podobny. A właśnie powiedzmy może, jak to się stało, że Simona trafiła do tej Białowieży, i jak to się stało, że została
przyrodnikiem, bo przecież jej początki, studia i jej wybory to nie szły w tym kierunku na samym początku. No nie szły, bo ona jakby próbowała spełnić ambicje swojej mamy, która bardzo naciskała na to i sobie taki scenariusz wymyśliła, czy chciała taki, żeby został zrealizowany taki scenariusz, żeby Simona jednak taką artystyczną żyłkę pociągnęła w rodzinie i żeby wyrosła z niej artystka, jakakolwiek to artystka miałaby znaczyć, bo Simona i ten czuła balet i próbowała swoich sił w aktorstwie i zdawała do szkoły teatralnej i na historię sztuki, z tego co pamiętam, zdawała i na polonistykę się dostała, więc jakieś podejmowała próby literackie, więc było jakieś takie pod takim ciężarem nazwiska ogromne, nie wiem czy desperackie, ale na pewno głębokie poszukiwania tego, żeby się w jakiejś dziedzinie w przestrzeni artystycznej zrealizować i to zupełnie nie wyszło i ona potem o tym mówiła, że no to jej w duszy grał zupełnie coś innego. W duszy jej grały zwierzęta, przyroda i takie interesowanie się tym, co w trawie piszczy i dlaczego przede wszystkim w tej trawie piszczy. I to było w niej od dziecka i ona to kochała. Ale być może ten zawód przyrodnika jakoś też jej samej długo nie przychodził do głowy. Znalazła się w Białowieży dlatego, że marzyła w ogóle o Bieszczadach. Jak już wiedziała, że chce studiować biologię, jak już studiowała tą biologię i potem chciała zostać w zawodzie biolożki, to wymyśliła sobie jedną z dolin takich bieszczadzkich, że ona tam będzie badać dzikie zwierzęta, zwierzęta żyjące dziko w Bieszczadach, natomiast nie było tam ani Instytutu Naukowego, ani nawet Bieszczadzkiego Parku Narodowego żadnego, nie było takich możliwości, żeby podjąć tam pracę. Więc no, ona szukała etatu gdzieś też w pobliżu, czy to jakiegoś parku narodowego, czy no tam, gdzie może badać zwierzęta dzikie. I ktoś jej powiedział, że jest etat wolny w Białowieży, w Przypuszczy Białowieskiej. I ona po raz pierwszy w życiu do tej Białowieży pojechała i tak po rozmowie właśnie w Instytucie Naukowym zdecydowała się tam zostać. Została tam na ponad 30 lat i to była taka podróż rzeczywiście dla niej no, ogromnie też przełomowa i jakby realizacja tego, co w pewnym momencie do niej w życiu przyszło, to znaczy przyszła do niej taka świadomość i taka myśl, że ona musi słuchać siebie i musi słuchać swojej intuicji i tego, żeby no, zajmować się tym, co chce, a nie tym, co gdzieś próbuje narzucić rodzinę, czy spełnić jakieś oczekiwania ze strony tego nazwiska takiego mocnego i znanego w Polsce. I okazało się, że na studiach biologicznych, na które się nie bez jakichś problemów dostała, bo zdawała dwa razy i na tych studiach wcale sobie świetnie nie radziła, spotkała takiego profesora, który no, prowadził tak szalenie ciekawe zajęcia o tańcu pszczół, o wędrówkach mrówek, o widzeniu kolorów przez żółwie i zachęcał tak bardzo swoich studentów do tego, żeby prowadzili tak przeróżne badania. Myślę, że to było jednocześnie takie pokazanie też Simonie, czy uświadomienie w ogóle wszystkim studentom, że ten antropocentryczny sposób patrzenia na świat, o którym dzisiaj bardzo dużo mówimy, no to jednak nie jest dobra droga. I Simona rzeczywiście się wtedy jakby na tych zajęciach zrealizowała i zdała pracę magisterską, napisała u profesora Wojtusiaka i o głosach ryb zresztą, odpowiadając na te pytanie, czy na taką sentencję dzieci ryby głosu nie mają, udowadniając, że ryby jednak wydają głosy różne i się porozumiewają ze sobą. I to było już pewne, że ona pod koniec studiów biologicznych, że ona będzie pracować tam, gdzie czuje pod stopami, jak to mawiała, korzenie, a nie bruk. Czyli, że nie będzie żyła w mieście, tylko chce żyć w takim miejscu, gdzie jest dzika przyroda. Oczywiście to nie było proste, ponieważ mama jej wymagała opieki i ona na pewno miała różne dylematy. Potem mama jej przyjeżdżała, spędzała całe lata w Puszczy Białowieskiej. No ale taką decyzję podjęła i potem wszystkim uczniom, jak jeździłem takie pogadanki w szkołach, do uczniów wszystkim powtarzała, że pamiętajcie, jeżeli coś macie, odkryjecie sobie jakiś talent albo jakieś powołanie, albo jakąś sobie właśnie żyłkę do czegoś, to nie wolno wam tego zmarnować. Simona to powtarzała wszystkim uczniom, młodszym, dzieciom, starszym, na swój sposób mi to tłumaczyła. Mówiła też, że gdyby nie posłuchała
samej siebie i tego głosu swojego, tylko by słuchała mamy i innych ludzi w Krakowie, którzy mówili, że to w ogóle jest jakaś fanaberia, żeby jechać na drugi koniec Polski, to że byłaby sfrustrowanym mieszczuchem krakowskim dzisiaj, a nie byłaby spełnioną profesorką nauk leśnych, jak którą się stała tam będąc, pracując naukowo w Białowieży. Więc myślę, że takie podkreślanie tego, że ta intuicja jest ważna i takie wsłuchiwanie się w siebie jest ważne, to jest w ogóle jakaś taka część Simony bardzo istotna i taka, którą ona się bardzo chętnie dzieliła też z innymi ludźmi. I jakby takie, ktoś ją pytał o radę, to takie właśnie rady dawała. To jest niesamowite właśnie, że ta Białowieża miała być tylko przystankiem. Tak. Jeszcze poruszę ten wątek tych Bieszczad i tej Białowieży. Tam też była taki temat wypłynął, że ona jest też kobietą, więc w tych Bieszczadach wszyscy jakby wychodzili z założenia, że sobie nie poradzi. Tu się okazało, że życie zweryfikowało, że to była naprawdę twarda kobieta, która w tej Białowieży sobie świetnie radziła i pewnie w Bieszczadach poradziłaby sobie podobnie. Jeszcze tutaj taki przypadek wchodzi w grę, tak jak pani przez przypadek trafiła na Simonę, ona też przez przypadek trafiła do Białowieży. No właśnie, powiedzmy jeszcze troszkę o tym miejscu, w którym mieszkała, bo to dla niej to był azyl. Ona urządziła sobie ten domek. Okazało się, że ma takiego lokatora, którego nie przewidziała w swoim życiu. Jak wyglądało to miejsce, w którym mieszkała i jak wygląda dzisiaj, po latach, kiedy już jest opuszczony? Ten dom to dwugajówka, leśniczówka, dwugajówka, dziedzinka, czyli taki dom, który jest przeznaczony dla dwóch gajowych. Był przeznaczony do mieszkania, drewniany dom z dwoma osobnymi wejściami, dwoma osobnymi gankami, z takim pokojem na pięterku, w którym zawsze stacjonowali, że tak powiem, pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. I w tym czasie, kiedy Simona wynajęła ten dom, bo to nigdy nie był jej dom, to był dom wynajmowany przez nią od Parku Narodowego. W tym czasie, kiedy ona była, ci parkowcy cały czas tam mieli to swoje lokum i cały czas tam zaglądali. Trafił jej się lokator, mężczyzna, fotografik przyrody, z którym no tak musiało się zdarzyć, że jeżeli się spotyka dwoje ludzi, którzy kochają obserwować zwierzęta i przyrodę i robią to obydwoje od dzieciństwa i to godzinami i właściwie nic ich tak bardzo nie pasjonuje jak podglądanie ptaków i obserwowanie tego, jak zwierzęta wchodzą ze sobą w interakcję, jak w interakcję z człowiekiem i robienie im zdjęć, bo Simona też robiła zdjęcia z zwierzętem, to wiadomo było, że no, prędzej czy później oni znajdą wspólną platformę porozumienia i się narodzi przynajmniej przyjaźń. Ja bym to tak powiedziała. I tak się rzeczywiście stało. Jeszcze dodam do tych początków, pani powiedziała, że w tych Bieszczadach i wszyscy mówili rzeczywiście, że no gdzie kobieta w dzikich, takiej dziczy w Bieszczadach? Taki z Krakowa. Tak, z Krakowa. Wszyscy jej tak odradzali. Natomiast w Białowieży było o tyle, ja bym powiedziała, łatwiejsze dla niej. To odnalezienie się jako kobiety wtedy w latach 70. w Białowieży, że instytuty naukowe w Białowieży były wtedy trzy. W tych instytutach pracowały kobiety, robiły doktoraty, były asystentkami i Simona znalazła tam taką inteligencję białowieską, z którą się związała i z którą miała możliwość i w ogóle wspólnego spędzania czasu poza pracą, ale też takiego wsparcia i też kobiecego wsparcia, więc to o tyle było fajne, że no, ona nie była jedyna kobieta na Dzikim Zachodzie, tylko jednak były inne kobiety, które też się starały zrobić czy to doktorat, czy to właśnie jakoś zrealizować naukowo. No i ten dom nie znalazł się od razu. Ta dziedzinka w środku lasu, drewniany, piękny dom, w którym były lampy naftowe i w ogóle grały taką muzykę, też zegary sprowadzane przez Lecha Wilczka z Warszawy. Lech Wilczek to właśnie ten fotograf przyrody, który zamieszkał w drugiej części dwugajówki. No ta dwugajówka się stała w pewnym momencie jednogajówką, ponieważ oni przebili drzwi do siebie. Jak już się mocno zaprzyjaźnili i z czasem no, stali partnerami.
dom znalazła po, wychodziła go, można powiedzieć, Simona, bo ten dom był obiecany właśnie fotografikowi przyrody, a Simona się tak, no, Kosta Kupna się pojawiła w Białowieży, no i dyrektor parku stwierdził, że dobrze, no jest ten dwóch gajówka, to da jedną część Simonie, jedną część Lechowi. I tak się złożyło, że tam wspólnie zamieszkali. Dom wyglądał o każdej porze roku inaczej. To znaczy dom zimą, kiedy tam są zaspy i wszystko zasypuje pod czapami takimi śniegu, ten dom zupełnie inaczej wyglądał niż latem, kiedy Leszek Wilczek pielęgnował tam ogród i rosły tam piękne kwiaty i się mieniły w różnych kolorach. Ten dom drewniany się mienił i ten ganek Simonian się mienił, więc dom o każdej porze absolutnie inny. Te jesienie Simona też pokochała w puszczy, których nie lubiła na początku, jak przyjechała w listopadzie i zobaczyła taki zgniły las, jak to żartowała. To potem ten zgniły las kochała i kochała i jesienie, i wiosny, jak się wszystko budzi, bo to było bardzo takie mocno intensywne przeżycie. Ona o tym opowiadała w takich radiowych pogadankach, nazywanych gadendami, w takim cyklu Dlaczego w trawie piszczy, i opowiadała o tym, co się zmienia w przyrodzie, jakby z perspektywy w ogóle swojego domu i swojego ganku. No, siedząc na ganku mówiła o tym, co się stało przedwczoraj, a co będzie zaraz, co się zmieni. Odpowiadając na różne pytania ludzi, którzy do niej pisali listy albo dzwonili do radia. Więc ten dom stał się takim dla niej jednocześnie też miejscem pracy, można powiedzieć, no bo tam pracowała, ale też tamtąd objaśniała nam świat, tak poszerzała nam świat, opowiadając o różnych gatunkach zwierząt i roślin. I tam w tym domu te zwierzęta pielęgnowała, bo jeżeli się trafiła taka sytuacja, że czarnego bociana ktoś znalazł, który wypadł z gniazda i przyniósł na dziedzinkę, no to Simona się tym czarnym bocianem, jego skrzydłem złamanym, czy właśnie jakąś innymi przypadkami zwierząt zajmowała, pielęgnowała, budowała specjalne skrzynie u siebie w domu, gdzie przynosiła owieczki do tej skrzyni i przeróżne zwierzęta i doglądała, pielęgnowała, więc takim się stało, niektórzy mówią takim szpitalikiem dla zwierząt, ale takim się stało też wielkim chyba laboratorium, no można tak powiedzieć, dla niej w ogóle życiowym, nie tylko takim przyrodniczym, i nie ten dom, ta dziedzinka i ta chałupa drewniana na polanie dziedzinka stała się takim miejscem pełnym zwierząt, ale też pełnym ludzi, którzy chcieli to miejsce zobaczyć koniecznie i ją zobaczyć, jak ona sobie radzi w tym miejscu i jakiego ma dzika, który rośnie, jest coraz większy i zachowuje się jak, no, taki wyhodowany pies. To na wszystkich robiło wrażenie. Lech te zdjęcia robił, które chciał robić, a których nie mógł robić w Warszawie, bo no, miał znacznie więcej pod ręką gatunków jednak w Puszczy Białowieskiej niż w Warszawie. Także dom się stał niesamowitą jakby częścią tej opowieści w ogóle o Simonie. I nawet Lech Wilczek, jak ja z nim rozmawiałam, to opowiadał, że nazywał tą dziedzinkę jakąś taką trzecią ich partnerską częścią tego związku, tego układu, w którym oni żyli, jak on to mówił, i nazywał to takim domomiejscem. To nie był tylko dom, to było też takie miejsce, które pozwoliło im obydwojgu zapuścić korzenie, odnaleźć taki spokój, którego szukali i nie mogli znaleźć w żadnym mieście, ani w żadnym innym miejscu. I spełnić się i twórczo, tak jak Leszkowi, i Simona też się spełniła twórczo, ponieważ ona na tej dziedzińce w tym ogrodzie kręciła filmy przyrodnicze i robiła zdjęcia, i robiła swoje obserwacje i naukowo, i spełnić się twórczo i naukowo i pod każdym względem i życiowo. To musiało być naprawdę niesamowite miejsce. Jak się czyta pani książkę, to ma się takie wrażenie, że naprawdę ono tętniło tym życiem, tą przyrodą, te zwierzęta. I oprócz tej Simony w tej książce, myślę, że to jest taki drugi bohater tej książki. Ta przestrzeń, która kształtuje Simonę, która kształtuje jej życie, która jest miejscem, do którego może uciec i w którym czuje się swobodnie. Właśnie nawet nazwisko fotografa Wilczek, to myślę, że tutaj też z przyrodą związany i tak troszeczkę potem w tej szerszej perspektywie, jak na to patrzymy, to nic dziwnego, że się spotkali. Simona o wilkach pisała. Tak. Więc coś jest na rzeczy. A wiem, że tu ma pani też fragmenty tak tekstów, które napisała Simona.
I może damy paniom państwu próbkę tego, w jaki sposób pisała o zwierzętach. I jak opowiadała, bo ja myślę, że nie wyrosła może na artystkę, malarkę, ale na artystkę popularyzującą przyrodę i naturę na pewno. Zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo fajnie, że pani do tego nawiązała, dlatego że ktoś mi powiedział, że Simona całe życie szukała tego swojego talentu takiego artystycznego i chciała to jakby rodzinie pokazać, że ona też jakiś talent ma do czego. Ponieważ okazywało się, że i taniec, i ta szkoła teatralna to może niekoniecznie, ale szukała tego talentu w sobie. I no, okazuje się, że jednym z takich talentów, które odnalazła, to był zdecydowanie talent krasomówczy. To był taki talent do przyciągania uwagi słuchających i czytelników jej książek, i słuchaczy jej gawęd, i do tego, żeby no, takim jej ogromnym talentem było opowiadanie o przyrodzie, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy, że była popularyzatorką przyrody. Ona tak o sobie nigdy nie mówiła, po prostu snuła opowieści i snuła te opowieści tak, jak Kostakowie malowali obrazy, to znaczy oni malowali zamaszyście, ona zamaszyście to robiła opowiadając o przyrodzie, ponieważ ludzie, którzy słuchali tych gawęd jej bardzo często, ja je odkryłam po czasie zupełnie te gawędy i nie słyszałam na bieżąco, jak Simona żyła, ale ludzie, którzy słuchali i bardzo często jechali samochodem, no to opowiadali, że nieraz tak się zdarzyło, że się gdzieś zatrzymali specjalnie, bo mieli takie wrażenie, że ona tak opowiada o przyrodzie, jakby malowała przed nami obraz. Jakśmy widzieli wszystkie kolory na tym obrazie i jeszcze czuli zapachy i tego, co się w przyrodzie dzieje, więc była taką osobą, która zdecydowanie bardzo zmysłowo to robiła i to było jej dużym talentem, że ludzie chcieli słuchać i czuli się częścią tej sytuacji, o której ona opowiada. I te próbne pierwsze gawędy, chyba nikt się nie spodziewał, że będą się cieszyły takim powodzeniem i będą nagrywane i odsłuchiwane z taką przyjemnością. Okazało się, że one króciutkie były i też skondensować tą wiedzę i zaciekawić tego słuchacza. No to jest, tak, zmieścić się w tych 3-4 minutach, ale okazało się, że ludzie dzwonią do radia po tych gawędach z prośbą, żeby ona opowiedziała o jakimś gatunku zwierząt, który ich interesuje, więc ona się wtedy zaczytywała albo obserwowała, albo mówiła o tym, co kiedyś zaobserwowała i okazało się, że po prostu inni chcą tego słuchać i tych gawęd nagrała prawie 2000 takich krótkich. Ja wybrałam taki fragment, który może nas prowadzi trochę już w taką wrześniową aurę, bo mamy prawie wrzesień i wrzesień to jest zawsze w puszczy wydarzenie ogromne, ponieważ rykowisko i święto lasu. I Simona o tym święcie lasu i o tych ryczących jeleniach opowiadała i słuchała, przede wszystkim je słuchała. To jest niezwykłe wysłuchać tego nocą, szczególnie gdzieś będąc właśnie w takim miejscu jak Polana Dziedzinka, czy w innym miejscu puszczy. A opowiadała tak. Wrzesień to jest miesiąc jeleni, a najważniejsze święto lasu to jest rykowisko. Co roku o tej porze, jak Polska długa i szeroka, a nawet Europa, odbywają się gody jeleni. Im większy las, im starszy las, im mniej ludzi, tym rykowiska bywają piękniejsze dla nas, ale sądzę, że i dla dzikich zwierząt też. W tym roku, zresztą podobnie jak w zeszłym, coś porobiło się z pogodą, coś takiego, że nasze ciepłe dni i ciepłe wieczory przeciągają się od połowy lipca do połowy września, a jak dawno już wiadomo, jelenie uwielbiają odbywać swoje gody w dni słoneczne, spokojne, ale w bardzo zimne noce. Jeżeli przychodzą przymrozki, chłód, w lesie jest zwyczajnie zimno, para idzie z ust, to wtedy możemy być pewni, że około 10-12 września będzie szczyt rykowiska. Natomiast jak jest ciepło, deszczyk pokapuje albo wręcz noce są takie jak latem, to jelenie nie czują woli Bożej. Jaki jest związek między pogodą, ciśnieniem, temperaturą, a ochotą byków, jeleni do wydawania głosu, to właściwie nie wiadomo i chyba się już nigdy nie dowiemy. Może w zimnym powietrzu głos się niesie dalej. Trudno powiedzieć, ponieważ gody są, tylko jelenie są mniej głośne. Jak przebiega rykowisko? Łanie o tej porze roku wchodzą w okres rui i to jest sygnał dla byków, że zaczyna się to święto lasu. Każdy dorosły, silny samiec stara się zgromadzić harem samic na ten krótki czas, 2-4 tygodni. Jak już ma całe stado, obiega, pilnuje, porykuje albo ryczy, mówiąc wszystkim innym bykom, że on tu jest, on jest silny i nie radzi innym bykom odbijania jego haremu. Jeżeli inny z byków uzna się za równie silnego, a zwierzęta te się świetnie orientują po głosie o swojej sile,
Przyjmuje wyzwanie i dochodzi od czasu do czasu do pięknej walki dwóch byków, która jest tak pięknie obrazowana w naszych makatkach, obrazkach, które są symbolem kiczu. Jelenie mają tak jakby podział na płcie. Osobno żyją statka samców i osobno statka samic z cielętami i ewentualnie z takimi rocznymi, półtora rocznymi podrostkami. Na okres weseliska byki dołączają do łań, a każdy stara się mieć swój własny harem. Nie tolerują się w tym okresie absolutnie. Jeżeli się spotkają, to może dojść do walki i przez kilka tygodni byk, prawie nie jedząc cały swój czas, swoją energię i temperament, poświęca na pilnowanie i krycie łań. W tym czasie cielaczki dalej spokojnie koło tych matek sobie siedzą, byk ich nie płoszy. Wszystko jest oczywiście pięknie, dopóki do sprawy nie wmiesza się wilk albo człowiek. Są to dwa zwierzęta, jeden wilk i jeden człowiek, które potrafią, jak my to mówimy, rozpędzać rykowiska, ponieważ walka byków to jest coś, co ten gatunek ma wdrukowane. To jest norma. Natomiast wmieszanie się dużego drapieżnika albo człowieka, nawet jeśli to nie jest myśliwy, płoszy zwierzęta. Zwierzęta uciekają. W terenach, gdzie jest duży ruch ludzi, obserwuje się tak zwane ciche rykowisko. To znaczy samce odzywają się mało i z rzadka, aby nie sprowadzić na swój ślad, czyli do lasów, to miejsce, gdzie odbywa się rykowisko gapiów. W puszczy rykowiska odbywają się w sposób niezakłócony z tym, że są o wiele słabsze, bo są wilki i jest trochę mniej jeleni niż w latach ubiegłych. Pod koniec rykowiska dorosłe, rujne samice są na pewno już zapłodnione i byk traci zainteresowanie, a sam też przechodzi fazę spoczynku seksualnego, odłącza się. Byki z powrotem zaczynają łączyć się w grupy. Przychodzi zima i znowu widuje się osobno samce, osobno samice jelenie. W miarę upływu zimy samice robią się coraz bardziej ociężałe, coraz bardziej tęgie i jak przyjdzie maj, czerwiec, przyjdą na świat piękne, długonogie, nakrapiane cielaki. I to jest wspomnienie po zeszłorocznym rykowisku. Tak opowiada Simona. Jak Państwo słyszą, trochę jest tutaj zdrobnień, trochę jest tutaj aury takiej pogodowej. To jest mniej więcej taki język Simony. No, w taki sposób opowiadała. Trochę jak do dziecka, trochę jak do osoby dorosłej. Trochę naukowo się zdarzało w tych gawędach, trochę zupełnie nie naukowo, tylko bardzo tak zwyczajnie. Czasem, no i opowiadała z emocjami, to znaczy i się czasem denerwowała i pokazywała te swoje emocje w gawędach słuchaczom i się zaśmiewała czasem opowiadając, więc one były no, na pewno takie, powiedziałabym, barwne, nawiązując do tego talentu i tego takiego malowania słowem. Jaki aspekt tego świata przyrody najbardziej interesował Simonę? Na czym się najbardziej skupiała? No właśnie jakby jej przyjazd do Puszczy Białowieskiej spowodował, że ona się nie interesowała tylko i wyłącznie tym, co chciała, żeby było jej takim przeznaczeniem, czyli takim badaniem dzikich zwierząt, czyli nie zajmowała się tylko i wyłącznie kopytnymi, czyli nie tylko sarnami, jeleniami, łosiami, bo jakby ona zrobiła doktorat na sarnach i habilitację też zrobiła na sarnach. Natomiast te jej zainteresowanie poszło w taką stronę kompleksową w ogóle lasem. I praca naukowa poszła w takie zainteresowania lasem. To znaczy była potem, stała się profesorką nauk leśnych, więc interesowała się botaniką, się na przykład bardzo zainteresowała, jak tam przyjechała. Jak poznała takiego botanika, który jej pokazywał rośliny i prowadził ją do lasu i była zafascynowana tym i się bardzo, bardzo tym interesowała. Napisała taką książkę opowiadania o ziołach i zwierzętach i tam jest trochę takiej wiedzy właśnie o roślinach. No i opracowała też na przykład system liczenia zwierząt Puszczy Białowieskiej, co też no, świadczy o takim kompleksowym podejściu w ogóle do przyrody. Ona jakby, no to jej na pewno, to jest jej zasługa i to podkreślają dzisiaj parkowcy, ci ludzie, którzy pracują w Białowieskim Parku Narodowym, że taki pomysł, żeby liczyć zwierzęta w ten sposób, że idzie kawalkada ludzi i po prostu liczą te zwierzęta, które widzą i które uciekają na widok człowieka, że się jakoś nie ingeruje w te zwierzęta, to takie jednorazowe wielkie liczenie zwierząt. Raz w roku to jest pomysł Simony i to też jakby świadczy o tym, że nie interesowają tylko i wyłącznie sarna, co sarna je, tak jak do doktoratu, tylko potem już bardzo szeroko puszcza. Ja jeszcze podpytam o taki warsztat pani pracy.
bo jak czyta się tę książkę, to widać, że ta Simona była osobą skrytą i wyciąganie tych momentów z jej życia, szukanie odpowiedzi na pewno było bardzo trudne. Proszę mi powiedzieć, który okres życia, opisania tego życia przysporzył Pani najwięcej problemu, żeby dotrzeć do, zrekonstruować, znaleźć odpowiedzi? Tak się uśmiecham, bo opowiadam o tych gawędach, że ona, Simona nagra prawie 2000 tych gawęd i właśnie, żeby znaleźć te odpowiedzi o, na temat jej dzieciństwa, na które w zasadzie no, nikt nie był mi w stanie powiedzieć, jak to dzieciństwo przebiegało przez takich wyrywków, które gdzieś tam od moich rozmówców otrzymywałam, to ja przesłuchiwałam każdą z tych prawie 2000 gawęd, tak mi było ponad 1800, i czasem pojawiały się tam pojedyncze zdania, albo się pojawiła jakaś jedna gawęda, w której połowę gawędy Simona opowiada o swoim tacie, który ją uczył karmić cukrówki w Krakowie, czy gawrony oglądali, czy gołębie, czy... No i wtedy miałam już jakiś taki fragment o ojcu, o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo z ojcem i taki od niej pochodzący, który mogłam zacytować, więc zdecydowanie najwięcej kłopotów i problemów dostarczył ten najwcześniejszy okres życia, ale jednocześnie to było najbardziej fascynujące, no bo jeżeli mamy materiał, no to nie ma w tym przygody, a jeżeli nie mamy, no to wtedy się otwiera przygoda, no bo wtedy trzeba pójść do archiwów, trzeba się przekopać, trzeba napisać podania o to, żeby jakieś archiwalne dokumenty ktoś udostępnił. Ja po tych archiwach chodziłam, w końcu znalazłam, pamiętam w Polskim Radiu Kraków takie nagranie, w którym Simona sama od siebie opowiada o swoim dzieciństwie. No i to był jakby taki strzał w dziesiątkę i się okazało, że tego wcześniej nikt nie cytował, więc tam znalazłam trochę odpowiedzi. Tam jeszcze wywiadów udzielała jej siostra, która opowiadała o jej wspólnym dzieciństwie, siostra Gloria Kossak. Więc na pewno to był najtrudniejszy taki etap do opisania. Samo zrekonstruowanie tego, jak wyglądała sytuacja w rodzinie Kossaków, jak wyglądało ich życie i dorastanie w Krakowie. To było najtrudniejsze, no bo potem ten etap białowieski, no to wiadomo, że jak ja spotykałam różnych znajomych Simony, czyli przyjaciół, czy ludzi, którzy ją obserwowali po prostu jako taką osobę i taką w pewnym momencie też aktywistkę na rzecz Puszczy, no to taką preaktywistkę, no to te osoby by opisywały, bo ją widziały, po prostu opowiadały o tych obserwacjach czy o rozmowach z Simoną. Natomiast no, z tego wszystkiego dzieciństwa takich osób nie było, więc tutaj była taka trudność. Pamiętam, że Joanna Kossak, siostrzenica Simony, kiedyś mi powiedziała, że jej mama udzieliła takiego wywiadu o dzieciństwie Simony w jakiejś gazecie, więc ja się przekopywałam w Bibliotece Narodowej, bo widziałam, jaka to gazeta, widziałam, w jakich to mniej więcej latach, ale nie widziałam, jaki numer tej gazety. Więc to było takie poszukiwanie typowo archiwistyczne i takie szperanie. Ale mi to dostarczało dużo radości, bo jak już się coś takiego znajdzie, to naprawdę to sprawia wtedy frajdę, że się dotarło i że wreszcie to jest. Taka trochę patchworkowa ta postać jest z tej zbieraniny różnych dokumentów i różnych źródeł. Ja sobie tutaj wypisałam takie określenia, które padają w książce, w internecie, kiedy wpisujemy nazwisko Simony Kossak, ekolożka, propagatorka przyrody, miłośniczka zwierząt, hipiska, czarownica, właśnie czwarty Kossak, to są takie łatki, stereotypy albo jakieś takie uproszczenia w patrzeniu na tą sylwetkę. Muszę powiedzieć, że ciężko było właśnie z tych szczątków, z tych określeń zbudować taką wiarygodną postać. No ja to szyłam tak, jak umiałam, tak jak pani powiedziała o tym patchworku. Simona używa się też takiego określenia, że była kontrowersyjna. I to z jednej strony jest taką przeszkodą, bo wiadomo, że trzeba przekonać tych, u których ona największe budziła kontrowersje, czy w których budziła, do tego, żeby oni powiedzieli i o różnych konfliktowych sytuacjach też opowiedzieli. Z drugiej strony, no to jest dla osoby piszącej i dla każdego, kto opisuje czyjeś życie, czyjeś los, no to jest fantastyczne, no bo nie ma nic lepszego niż taki ktoś, kto budzi gorące emocje do dzisiaj i kto jest właśnie wielowymiarowy, kto jest taki,
go nie można w żaden sposób zaszufladkować, tylko należy go szukać. I ja no, starałam się oddać tą wielowymiarowość Simony. I to myślę, że było dla mnie takim wyzwaniem, żeby tutaj czegoś nie pominąć i żeby jakoś nie tej postaci nie spłycić i nie potraktować czegoś powierzchownie, tylko żeby każdy ten wymiar pokazać. Myślę, że to było największym takim kłopotem, bo oczywiście zawsze mi i moim też kolegom i koleżankom, którzy opisują czyjeś życie, przyświeca taka świadomość, że nigdy nie opiszemy wszystkiego. To tak jak powiedział Albert Camus, no to trzeba byłoby kamerę postawić przed kimś i fotografować jego życie, czy kręcić jego życie każdego dnia od początku do końca, żeby mieć taką jakby wiedzę o wszystkim, prawda? Więc to jest taka opowieść, która jest na pewno moją autorską opowieścią o Simonie. Tak jak każdej osoby piszącej o czymś życiu, to ktoś opowiada ze swojej perspektywy o jakimś człowieku. A proszę mi powiedzieć, Simona mieszkała tam tyle lat, Białowieża, jak już troszeczkę nawiążę do tej następnej książki, Białowieża to jest taka społeczność, powiedziałabym, zamknięta, która dzieli się na swoich i obcych. Czy ona tam wrosła? Czy ona stała się częścią tej społeczności? Czy Białowieżanie traktowali ją jako swoją po tych wszystkich latach, czy jednak jako przyjezdną? I tak, odpowiedziałabym na to pytanie i tak, i nie. Ponieważ generalnie Białowieżanie, nie wiem, czy pani zauważyła to w czasie swojej wizyty w Białowieży, no to przez kilka pokoleń nikogo nie traktują, jakby byłby swój. Tak rodzinnie mają, tylko to jest zawsze przyjezdne i to nigdy nie jest ich białowieski. No oni tak dzielą tych przyjezdnych nawet na tych, którzy przyjechali z najbliższych wiosek koło Białowieży i na tych, którzy przyjechali z innych zakątków Polski, więc ten nigdy się tam nikt przyjezdny nie staje swój. I tak się stało też z Simoną, ale powiedziałabym też, że stała się o tyle swoja, że z wieloma tymi ludźmi, często takimi wykonującymi zupełnie inne prace i będącymi zupełnie innymi ludźmi niż ona, nie pracującymi naukowo, tylko z jakimś podstawowym wykształceniem, ona potrafiła świetnie nawiązać kontakt i wspierać różnych ludzi. Wiem o takich przypadkach, kiedy komuś pożyczyła pieniądze i powiedziała, proszę nie oddawać, tylko pożyczyć komuś innemu, jak pani napotka na podobną sytuację, jak ja teraz pani ofiarowuję te pieniądze, na przykład komuś na leczenie dała z Białowieża. Kupowała jedzenie u tych ludzi, bo nie gotowała, więc miała też takich ludzi, którzy stali się jej bardzo bliskimi ludźmi, więc pod takim względem powiedziała, że stała się swoja o tyle, że weszła w takie relacje z nimi bardzo niezdystansowane, tylko nie miała tego dystansu, tylko starała się jej pomóc i być bardzo życzliwa i część osób o niej mówi nasza Simona, tam jak się rozmawia z ludźmi, chociaż jej nie traktuje jak swojej, ale mówi nasza Simona, bo tutaj była, bo żyła wśród nas, bo nam pomagała, bo nas wsparła. Natomiast twoim to Białowieżanie to są bardzo tacy twardzi, jeśli chodzi o bycie takim swoim. A jak wygląda podtrzymywanie tej pamięci o Simonie Białowieży? No ono to jest skomplikowane też i bardzo trudne i Białowieża nie jest jakby, nie można powiedzieć, że Białowieża chce się chwalić Simoną i ją wynosić na piedestał i że się wszyscy ucieszyli w Białowieży, jak została nazwana ulicą Simony Kossak. To nie jest tak. To są ludzie bardzo różni. No i ta tkanka społeczna też jest do dzisiaj bardzo różna, bo są tam ludzie i swoi, i ludzie, i przyjezdni, którzy próbują tam życie swoje jakby prowadzić. I tacy, którzy zupełnie tam są związani z tą miejscowością, ale wpadają do tej miejscowości. I tacy, którzy prowadzą jakieś swoje różnego typu działalności w tej Białowieży i z miejscem w ogóle nie są związani, nie znają ludzi. To jest zupełnie typ inny ludzi niż Simona, która chciała o tych ludziach coś wiedzieć, o ich rodzinach wiedzieć, o ich zwyczajach wiedzieć, która potrafiła siedzieć z kimś w domu, jak ktoś był chory, prawda, wspierać rodzinę.
rodzinę. Więc to są, do dzisiaj ta Białowieża ma to do siebie to, że tą tkankę społeczną bardzo skomplikowaną, trudną i wcale niechętną do tego, żeby w ogóle o sobie dużo mówić i się czymkolwiek chwalić. I tak podsumowując tą postać Simony, skoro już jesteśmy przy projekcie ekologicznym, mówimy o przyrodzie, czego dzisiaj możemy się nauczyć, co nam daje sylwetka Simony Kossak w takim dzisiejszym spojrzeniu na świat przyrody? Simona mówiła, że że będziemy przyrodę wtedy chronić, jak ją pokochamy. I ona nas uczyła przyrody kochać. Opowiadała z czułością ogromną, mówiła o tym, jak ogromnej łagodności możemy się nauczyć od zwierząt i możemy wtedy sobie taką łagodność wyrobić, jeżeli będziemy współodczuwać i współistnieć w takim, w takiej symbiozie. Więc myślę, że tego nas uczyła. W taki sposób starała się wpływać na świadomość społeczną. Uczyła nas empatii po prostu i to jest cała postać Simony. Nie mówiąc o tym już, że poszerzała nam świat. Jest takie białoruskie przysłowie, powtarzane tam przez ludzi, którzy tam mieszkają, obok których Simona żyła, nie cały świat, ten, który widzisz w oknie. Więc ona nam opowiadała o przeróżnych gatunkach zwierząt, pływających, biegających, latających po lesie, żyjących z nami obok. I jakby no, starała się w nas budzić i zainteresowanie, ale też taką miłość do tego, co nas otacza. Więc ja bym powiedziała, że pełniła tutaj ogromną rolę łagodzenia obyczajów, jak ona to sama mówiła. I swoją misją sama nazywała to, że my nie jesteśmy lokatorami sami na tej ziemi, tylko jesteśmy współlokatorami, że ziemia nie jest naszą własnością, że jest własnością nas wszystkich, na wszystkich gatunków zwierząt, wszystkich tych, którzy żyją w lesie i myślę, że razem wspólnie z Lechem Liszczkiem oni taką misję podejmowali i taką realizowali, opowiadając nam o tym świecie, czy pisząc, opisując ten świat przyrody. W swoich książkach Leszek to robił, on wydał dużo albumów takich fotograficznych, gdzie opisywał przyrodę. Natomiast Simona nie tylko opowieści o ziołach i zwierzętach wydała, nie tylko taką opowieść o wilkach, ale wydała tę książkę o Puszczy Białowieskiej, bo uczyła nas kochać Puszczę Białowieską i ją chronić po prostu, więc napisała sagę Puszczy Białowieskiej, gdzie opisała te dzieje, miejsca, w którym mieszka. Nikt tego nie zrobił z Białowieża, tylko zrobiła to właśnie Simona Kossak. No nie powiedziałyśmy jeszcze, że kręciła też filmy. Tak. No i to było częścią jej takiego twórczego zacięcia, ale też taką częścią tego, żeby no, pokazując miłość owadów, czy życie motyli, czy życie żaby, taki tytuł nosi jeden z filmów, życie żaby. I ona tam misternie z tą kamerą, stojąc nad tą żabą godzinami, no chodziło o to, żeby pokazać, że zwierzęta też mają swoje potrzeby i mają tu swoje miejsce i żebyśmy byli czuli i wrażliwi na to, że są zwierzęta wokół nas i że i żebyśmy nie byli egoistami po prostu. Także takiego współistnienia, współodczuwania bardzo w takim sensie nawet buddyjskim, ja bym powiedziała, Simona nas uczyła i to my dzisiaj bardzo dużo o tym mówimy w dobie zmian klimatycznych i to jest ważne. Natomiast ona o tym mówiła już, no Simony nie ma od 2007 roku, czyli mówiła 20 lat temu o tym po prostu, jak warto w sobie jaką postawę wyrabiać i jaką mieć. Czyli to jest taka postać uniwersalna, która od której możemy się dzisiaj wiele nauczyć. Ja Państwu bardzo polecam biografię Simony. Polecam tym bardziej, że nakład się wyczerpał, więc o czymś to świadczy. Tak, ja Państwu teraz powiem, że we wrześniu będzie dodruk Simony. Dodruk już pewnie któryś, bo książka miała premierę w 2015 roku. Ale tak, można będzie normalnie kupić w księgarniach w wersji papierowej książkę od połowy września, po 13 września. Więc to tak świadczy o tym, że ta Simona ciągle nas interesuje i rozbudza naszą wyobraźnię. I dla nas też pan, bo tutaj większość pan jest na sali, to jest taka osoba, która może nas inspirować do działania, bo szła pod prąd, realizowała swoje marzenia, nie zniechęcała się i coraz to lepsze sobie zadania wymyślała i coraz lepsze rzeczy
robiła dla własnego rozwoju. I mimo wszystko i mimo wszystkich. Tak, i bardzo słuchając siebie, to też bym dodała, że bardzo słuchała siebie i była o takiej intuicji. To jeszcze chciałabym nadmienić i troszeczkę porozmawiać o Białowieży szeptem. To nie jest książka opisująca świat przyrody, chociaż tu przyroda jest tym świadkiem niemym różnych wydarzeń. O czym szepta Białowieża? O sobie. Zresztą są szepty ludzkie, to są takie portrety Białowieżan, ale też portret tej miejscowości. O tym, jak ona jest bardzo specyficzna, jak ona jest inna niż wszystkie inne miejsca. Oczywiście ta książka jest pokłosiem tego, że ja w Białowieży spędziłam trochę czasu pracując nad Simoną i po prostu zbierając materiał nad Simoną, okazało się, że jest ogromnie dużo takich opowieści niesamowitych o lesie, ciemnym lesie, puszczy, w której się ludzie i chowali przed czymś, i ukrywali przed czymś, i spotykali w jakimś celu. I budzi ona ogromny taki dreszcz aż na plecach, taka świadomość tego, co się w tym lesie działo, ile się działo. I ja poszłam za tą atmosferą, ponieważ wielu ludzi mi opowiadało o niesamowitych historiach, czy to kłusowników, czy ludzi w jakiś inny sposób związanych z lasem, czy bartnikach, których już dzisiaj nie ma. I współczesne historie też tutaj są, takie reporterskie. Ja chodziłam po prostu od chałupy do chałupy. Część moich rozmówców już nie żyje, ponieważ były to osoby takie 90-letnie, no i opowiadające takie unikatowe historie białowieskie. Także napisałam, połączyłam to z tym, co wyniosłam z pracy nad Simoną Kostek, z tego, co mi Ledwiczek opowiadał, jak to kociołby leżały jeszcze w Białowieży i jak ta wieś wyglądała, jak ona się zmieniała. No i wyszedł taka opowieść reporterska wyszła z tego. No, drodzy Państwo, to jest naprawdę bardzo przejmująca książka i przejmujące historie. I właśnie oprócz tego już powiedzieliśmy sobie o tej przyrodzie, która jest tym świadkiem tych historii. To jest też historia znikania pewnego świata. Mm-hmm. Tak. Odchodzenia od tradycji, opowiada o ludziach, których nie ma. No może opowiedzmy chociaż o jednej postaci, która tutaj występuje, a która reprezentuje właśnie taki świat magiczny i świat, o którym już zapominamy z racji tego, że pędzimy i wszystkie media nowe nam ten kontakt z przyrodą czy z tą magią dnia codziennego wypierają. No, moją taką ulubioną bohaterką, bo nie rozmówczynią, bo już nie żyła, Olga Nieścierowna, o której ja tutaj napisałam, to jest jedna z mieszkanek Białowieży, która była miejscową lekarką i która wsiadała mróz, deszcz, wsiadała na rower z torbą lekarską i pędziła do ludzi, którzy byli chorzy, nie biorąc żadnych pieniędzy bardzo często od ludzi, których tam leczyła na miejscu. I która się ogromnie wpisała jakoś tak w ten krajobraz Białowieży, która miała swojego psa, którego rodzina, jak ona się zasiedziała w pracy, przypominając jej o obiedzie, to rodzina wysyłała psa do niej do pracy, ten pies leciał z kartką przywieszoną na sznurku i przypominało o obiedzie, żeby przyszła coś zjeść. Więc to jest taka niesamowita, poświęcająca się niesamowicie dla tej miejscowości osoba. I o Oldze Nieścierownej wszyscy mówią dobrze w Białowieży, która dawała zastrzyki, wyrywa zęby, wszystko robiła Białowieżanom, bo nie było dentystów, nie było. Była i ginekolożką, jak trzeba było, odbierała porody i robiła wszystko. Więc i prowadziła jeszcze aptekę na miejscu. Była taką jednoosobową i farmaceutką, felczerką, lekarką i pielęgniarką i wszystkim w jednym. I dentystką jeszcze do tego. Więc na pewno Olga Nieścierowna, mieszkała tam taka niesamowita kobieta, która była też przyjezdna i mieszkała w domu dziecka i pracowała w domu dziecka i była wychowawczynią chłopców i dzieci, które w ogóle były tam w tym domu dziecka i to była też niesamowita kobieta. Ponieważ ona, jak te dzieci już stawały się starsze i wyjeżdżały z różnych szkół z internatem gdzieś w Polskę, ruszała za tymi dziećmi, wsiadała w pociąg taki w Białowieży
przesiadała się 5 razy, ale dojrzała do tych chłopców, których wychowywała, patrzyła, czy mają na pewno ciepłe ubranie, czy mają co jeść, zawoziła im cukierki i jakieś rzeczy i doglądała, mimo tego, że już dawno to nie było związane ani z jej obowiązkami w pracy, ani z jakimiś innymi zobowiązaniami, po prostu te los tych chłopców ją tak bardzo przyjmował, że ja do nich dotarłam, do tych chłopców, to było niesamowicie wzruszająca powieść. Tak, bo to działało w dwie strony, bo oni w stosunku do niej oni też, się potem ją opiekowali jako nam osobą starszą i samotną. No to jest coś nieprawdopodobne, tak. Naprawdę. Ta historia jest tak wzruszająca. Tak, ponieważ oni porobili różne kariery i różne biznesy dzisiaj prowadzą, to oni po prostu kupowali najniesamowite rzeczy i ją wspierali bardzo, jak już była emerytką i bardzo starszą panią i mieszkała do końca swoich dni w tym domu dziecka w Białowieży, że oni z całego świata przylatywali i ją tam doglądali i zabierali na wakacje czy do siebie do domu na obiad, więc to bardzo, bardzo też jest dla mnie wzruszająca. No tym bardziej, że jak wjeżdżamy do Białowieży, to ona nas... Stoi taki pomnik, tak, zrobiony przez jednego z wychowanków, tak, wyrzeźbiony w drewnie. Tak. Więc to o czymś świadczy, naprawdę. Kiedy czytałam, bo czytałam tą książkę będąc w Białowieży, już po wjeździe i kiedy przeczytałam, że ona stoi przy tej stacji paliw, wyciosana w tym kawałku drewna, to bardzo mnie to przejęło i wzruszyło, że mężczyźni, których wychowała, byli tak do niej przywiązani, że żeby ją upamiętnić, postawili jej pomnik. Tak, ja jeszcze dodam tylko, że oprócz takiej chropowatości, o takiej złożoności tej tkanki społecznej, o której mówiłam teraz w Białowieży, i o takim też takiej zaciętości, czy takim uporze pewnego rodzaju, który jest tam w ludziach, ja też doświadczyłam ogromnych pokładów dobra, takiego, którego w ogóle nie zaznałam gdzie indziej. To było dla mnie też bardzo poruszające i wzruszające. Myślę, że to też spowodowało, że w tej Białowieży chciałam być, chciałam tam obserwować tych ludzi, patrzeć, jak oni czasem sobie pomagają, jak ktoś jest w kryzysie, ktoś komuś przynosi jedzenie gorąco, zostawia pod domem, puka tylko, nawet się nie pokazuje, nic nie chce za to i odchodzi. Więc ja świadkiem byłam różnych takich rzeczy, które mnie bardzo jakoś tak ujęły i do dzisiaj muszę powiedzieć, że tam jest dużo można zaznać też dobrego, nie tylko takiego złego, co się w tym lesie działo, ale też bardzo rzeczy takich wydobyć ogromnie budujących, pozytywnych i dobrych. No właśnie, bo tu oprócz tego pozytywnego takiego aspektu o lekarce czy o tej opiekunce dzieci są też historie smutne, mrożące krew w żyłach i takie przemocowe, tak? Alkoholizm, agresja w rodzinie, więc tutaj ta Białowieża ma dwie twarze. Tak, ma wiele twarzy, jak widziałam, tak. Więc nie będziemy o tym też opowiadać, żeby Państwo sobie mogli odkrywać tę Białowieżę razem z bohaterami, ale może są pytania. Może ktoś ma pytanie? Ja nie mam pytania, tylko chciałam powiedzieć, że bardzo zaszokowały mnie opisy dzieciństwa Simony Kossak. Tak to całkowicie jakby zburzyło ten taki mój stereotyp, jaki się zawsze miał o Kossakach, prawda? Że rodzina Kossaków taka gdzieś tam na postulecie, na piedestale, akurat tutaj no było to szokujące. Z drugiej strony też to straszne dzieciństwo jak gdyby też je zniszczyło, prawda? I gdzieś tam wyszło z jakichś traum. Natomiast tak czytałam to i chciało mi się wierzyć, żeby tam było tyle przemocy stosownej i także fizycznej, bardzo takiej poważnej. A ja muszę powiedzieć, że z przyjemnością posłuchałam. Mówiła, nie znalazłam zupełnie postać pani Simony. Ja teraz odkryłam, archiwizując papiery mojej mamy, odkryłam historię, już zaczynam powolutku się w to wgłębiać. Mianowicie, że też moja rodzina w jakiś sposób była związana z Kossakami. Mianowicie, mąż mojej mamy, mój ojczym, mama nie miała z nim ślubu, ale przeżyła z nim bardzo dużo lat. On był od mamy starszy o pokolenie. I on, jego pierwsza żona z kolei, była, wyrastała w świecie, studiowała, ona była żydowskiego pochodzenia. Pochodziła z Bukowiny i z terenu Austro-Węgier i ona studiowała w Krakowie i była zaprzyjaźniona z rodziną Kossaków,
z córkami i tak dalej. I ja znalazłam w papierach mamy korespondencję Wojciecha Kosaka do tej duszy czary, którą może pani sobie wygooglować, dusza czary syn albo Józefina Rosenkranz. I to są wszystko ksero, przez mamę podpisane tylko to było, bo oryginały są w Bibliotece Narodowej, ale jest ze dwa czy trzy zdjęcia Kosaka są tam na tle jakiegoś jego obrazu dedykowane jej oryginalne. I ja tym tropem zaczęłam troszeczkę iść i się okazało, że Uniwersytet w Białymstoku jest pani, która się zajmowała twórczością tej duszy czary i o niej pisała różne prace i tak dalej. Ja z nią nawiązałam teraz kontakt. I ona mi wspomniała, jakby jakiś los na lotnisku. Ja to wyzwałam, że jeszcze coś tam mogę dodać. Ja mam książki, czy ona też była pisarką, poetką, dziennikarką, która ona po ślubie z tym moim ojczymem, oni wyjechali do Rumunii i ona tam była zaprzyjaźniona i była lektorką, sekretarką królowej rumuńskiej. I bardzo temu ojczymowi załatwiła pracę, on był malarzem, miał dużo swojego obrazu, załatwiła mu pracę w Galerii Narodowej, tam pracował. I oni bardzo pomagali Polakom żydowskiego pochodzenia, i którzy uciekali z Polski. I jest jeden list, i tego nie pamiętam, czy to pisała Magdalena, czy to pisała Linka, że prosi ją koniecznie, żeby załatwiła im jakieś papiery, bo oni chcą wyjechać. To 24 września było datowane, 39. I ona im pomogła, oni wyjechali. Chyba Wojciech Kosak to nie wyjechał. Zdaje się, że one same jakoś gdzieś tam wyjeżdżały i gdzieś znalazły w Brazylii one były, czy ja tego nie pamiętam, bo czytałam teraz niedawno historię Kosaków. I też Tuwimom pomogła wyjechać. I ona po wojnie chciała zamieszkać w kraju swojego, w Mojczynie swojego męża. Mieszkała w Warszawie na Zlatkiej Kępie. Już jak moja mama go poznała jako młoda dziennikarka itd. I ja później mieszkałam w tym mieszkaniu. To jest taki dom na Starskiej Kępie, w którym między innymi był gościem Picasso, jak odwiedzał Warszawę. Widziałam ten dom na spacerze kiedyś. Tak, jest to pizza na tym domie. Bo jest prawda jakiś... Jest, bo król hiszpański przyjechał, szukać śmiech, gdzie go można wprowadzić, co mu pokazać. Wtedy są tacy. I ja byłam, mieszkałam w tym domu, zaś ja miałam pracownię litografii i mój mąż, jak ktoś do nas przychodził, mówi, siedzisz na kanapie, na której siedział sam Picasso. Picasso był za ścianą, te ściany miały uszy. Także ja teraz zaczęłam trochę tym tropem Kosaków, ja to dalej powolutku będę odkrywała. To niesamowite, bo w ogóle pojedzie Kosaków z jakiejś niesamowitej ilości tych listów. Jejku! Właśnie tak, on wysyła mi te listy do, tak samo są adresowane na Bułgarii, jak i jeszcze zdać się na Warszawę. Ja to dopiero tak chaotycznie wszystko przeglądałam, bo po prostu porządkując mamy książki, wiedziałam, że coś takiego jest, że zadzwonię do ambasady rumuńskiej, niech oni sobie wszystko nabierają. A teraz nie chcę tego tak oddać. I nawet mam obraz bardzo piękny, który on jej narysował, namalował. Jedyny obraz, który jak moja mama opróżniała to mieszkanie, tę pracownię swojego męża, bo oni mieszkali całkiem osobno, tylko codziennie się spotykali, urlopy razem spędzali, a tak każdy pracował w siebie i tak dalej. Moja mama nie była taką typową żoną, co celuje skarpetki i gotuje obiady, razem sobie coś tam w tej chwili. I moja mama nigdy na jej temat nie chciała rozmawiać,
I to był jedyny obraz, który jak zabierała jego obraz, to ciebie, którego nie zabrała. On teraz u mnie wisi w domu ten obraz i ona jest niepodobna, ta dusza czara tutaj trochę do siebie, jak jest książka, która napisała gdzieś tam w stopce zdjęcie. Tutaj jest piękna blondyna w pięknej zielonej sukni. Ja będę teraz ten obraz zdejmować ze ściany, bo będę malowała. Ja muszę się wczytać, czy to rzeczywiście ona ma malować. Jakaś praca Kostaka, bo przecież on później, chyba ten Jerzy miał pracę od niej, kopiował ojca i tak dalej. Także ja muszę je trochę pójść tym drogiem. Także dla mnie wielka kawałka. Ja tej Simonie zaraz w grudniu do mojej córki, która pracuje w księgarni w Warszawie. Zaraz sobie zamówię, żeby mi ściągała tę książkę i postaram się do pani dobrze. Tak no, bardzo dziękuję. Proszę, dziękuję za refleksję. Do tego bardzo jak mi to jest niesamowite, że zupełnie przez przypadek spotykają się dwie osoby, tak, które teraz tutaj związane tak, z Kostakami. Tak, no właśnie. Ja to tam grona, bo jakaś solidna powiązany z moją mamą. No moja mama nie był jej ten ślub potrzebny z tym Eugeniuszem, ale no, przeżyła z nim wiele lat, ponad 40 chyba. I on był cały czas w naszym życiu obecny, chociaż ja miałam do niego duży respekt, no bo dzieci mają zawsze wizję swojego ukochanego tatusia, tak? On tatuś wyemigrował, ponieważ nie chciał być w tym kraju i wyemigrował i ja go właściwie tak na dobre to dopiero poznałam i się z nim do śmierci zajmowałam, jak on zamieszkał za granicą. Także że te losy takie mam trochę. Moje ostatnie pytanie będzie właśnie o Białowieży, o Puszczę Białowieską. Które miejsce panią najbardziej urzeka, które by nam pani poleciła jako turystom? Żeby dotrzeć? Tak. No, ja bym poleciła dotrzeć do Topiła, zobaczyć tą wodę puszczańską. Tak, myślę, że tak. I że te tory, które tam są i to miejsce, które można też o każdej porze dnia obejrzeć, to no inaczej wygląda, to bym Państwu poleciła to piwo. No, na dziedzinkę to tam tłumy ludzi chodzą i docierają i myślę, że dziedzinkę też warto zobaczyć, póki ona jeszcze stoi, póki ona się nie zapadła, czy coś się z nią nie stało, chociaż... Czy ona jest opuszczona w tej chwili? Ona jest opuszczona, konserwator zabytków ją objął, jest objęta teraz ochroną od niedawna, ale no jest takim domem z zapadającą się podłogą, więc nie wiadomo, co z tym domem dalej będzie, więc póki stoi, to polecałabym też bardzo dziedzinkę z takich miejsc, oprócz tych, które na pewno warto zobaczyć, tak jak się przyjrzeć dębom, czy temu dębowi Simony Kostak, też i go sobie gdzieś zlokalizować i odnaleźć w puszczy, więc myślę, że zdecydowanie dziedzinkę i to piwo. Drodzy Państwo, ja zachęcam do tego, żeby odkrywać Białowieżę, Puszczę Białowieską, i będąc na miejscu i czytając książki pani Anny Kamińskiej, bo wyłania się z tego obraz miejsca niesamowitego, miejsca nietuzinkowego, takiego, które nas może zachwycić, może nas wzruszyć, może nas troszkę przerazić, miejsca, które ma swoje ciemne i jasne strony. Tak, jeszcze dorzucę tylko do tych miejsc, oczywiście rezerwa ścisłej przyrody, tak, jeśli Państwo nie byli, żeby pójść w małej grupce z przewodnikiem i zobaczyć miejsce, które jest nietknięte ręką człowieka. W sensie takim, że to robi ogromne też wrażenie, jak wygląda przyroda taka, która nie jest w ogóle gospodarowana przez leśników, przez nikogo i która sobie po prostu jest. Bo zobaczyć taki czosnek niedźwiedzi, który rośnie, takie łany różnych roślin, to jest... No to jest jak wejść po prostu do jakiegoś takiego najcudowniejszego ogrodu botanicznego i zobaczyć, co dzika przyroda potrafi zrobić i jak to wszystko wygląda. To jest niesamowite wrażenie, więc chyba w pierwszej kolejności to w ogóle rezerwat poza tymi miejscami. A trzeba się spieszyć, bo nie wiadomo, jakie będą losy Puszczy Białowieskiej. Więc póki można
to i wiosną zwiedzać. Polecam ogromnie, kiedy każdego dnia wyrasta coś innego i to można obserwować, to też jest niezwykłe doznanie. Co patrzeć się w spreje na komary i zwiedzać. Pani, bardzo dziękuję za to, że przyjęła. Dziękuję Pani bardzo za zaproszenie. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytania, to po spotkaniu oczywiście można. I jutro zapraszam o 10:00, stawcie się pod biblioteką, będziemy spacerować z Pawłem Drogońskim i wypatrywać ptaków i też wokół tych ptaków piękne opowieści będziemy mogli wysłuchać. Dziękuję bardzo.